To jest temat dnia. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś w naszym studiu goście pani Alicja Kaczorowska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, lekarka, członkini Komisji Zdrowia. Pani doktor jest anestezjologiem. Witam Jestem serdecznie. Jestem anestezjologiem i specjalistą medycyny paliatywnej. Witam panią bardzo serdecznie i państwa również. Jest z nami dzisiaj także po raz pierwszy pani Jagoda Władoń, terapeutka uzależnień Monar. Witam serdecznie. Tak. Dzień dobry. Tak. Witam państwa. Jestem osobą, która od wielu lat prowadzi ośrodek dla osób uzależnionych z tak zwaną podwójną diagnozą, co tym bardziej, że tak powiem, potwierdza, że mogę wziąć udział w tej dyskusji. Czyli samych najlepszych specjalistów mamy dzisiaj właśnie w naszym temacie dnia. Drogie panie, lecznicza marihuana, bo leczniczą marihuaną na razie będziemy się zajmować. Narkotyk czy jednak lekarstwo? Lecznicza marihuana. Ja się zastanawiam, czy istnieje takie pojęcie, ponieważ tak naprawdę... To jest ta sama marihuana? Oczywiście, że tak. Marihuana i leki, które produkujemy z udziałem substancji zawartych w marihuanie, to właśnie te pojęcia, które mnie interesują. Ponieważ marihuana jako taka nie leczy, ma różne właściwości łagodzące objawy chorób, poprawiające nastrój pacjentów, czy znoszące uczucie bólu, natomiast nie jest sama jako taka lekiem. Ona zawiera określone substancje. Czyli może mieć zastosowanie lecznicze. Ona zawiera określone substancje, które mają bezpośredni wpływ na określone choroby, na kondycję pacjenta, który cierpi na określone jednostki chorobowe. Mówię o kanabinolach. Kanabinole, wśród których nas dzisiaj pewnie będą najbardziej interesowały dwa. Tetrahydrokanabinol, ten, który jest odpowiedzialny za stany psychotyczne, za aktywność psychiczną, za pobudzanie, natomiast ma działanie psychoaktywne. I drugi, kanabidiol, który jest tak zwanym dobrym kanabinoidem, który łagodzi stany psychotyczne, obniża poziom lęku, a jednocześnie ma duży wpływ leczący na różne jednostki chorobowe. Mhm. I myślę, że warto to wiedzieć, że sama marihuana jako taka nie ma własności leczących. Te składniki w niej zawarte mają różne działania. Jeden ma psychoaktywne, drugi go nie ma. Ja bym się zgodziła tutaj z panią. Absolutnie nie można powiedzieć, że jest marihuana lecznicza albo relaksacyjna czy rozrywkowa. Nawet takie określenia. Tak. Ja myślę, że jest zastosowanie medyczne albo właśnie do tych celów takich relaksujących. I marihuana zawiera bardzo dużo substancji w swoim wnętrzu. Około 140 albo nawet jeżeli, tak. Myślę, że może nawet więcej, jeżeli pani Jagoda się ze mną zgodzi. Natomiast faktycznie najważniejsze w tym zastosowaniu medycznym są te dwa. THC, czyli tetrahydrokanabinol i CBD. I rzeczywiście można powiedzieć o jednym, że jest lepszy, ten CBD, jest łagodniejszy i pozbawiony tego euforyzującego czy dysforyzującego działania, chociaż powiedziałabym jako bulolog, czyli lekarz, który zajmuje się bólem, również THC może być przydatne w leczeniu bólu. Te dwie substancje działają na specjalne receptory, które występują w centralnym układzie nerwowym i w obwodowym układzie nerwowym i stymulując je, pobudzając je, powodują pewne objawy, pewną modulację także bólu, nastroju, takich nieprzyjemnych objawów jak wymioty, czy na przykład brak apetytu, tak. Także one przez tą stymulację tychże receptorów mają działanie ośrodkowe przez mózg i wyższe partie rdzenia kręgowego, a także przez obwodowe receptory, które znajdują się w skórze, w mięśniach. I w ten sposób mogą mieć działanie bardzo dobre dla chorych, którzy manifestują w przebiegu choroby czy leczenia choroby takie jak choroby nowotworowe niektóre nieprzyjemne objawy, a więc ból, nudności, wymioty, stany apatii. I wtedy się
bardzo te leki, bardzo się marihuana wtedy sprawdza w tym swoim medycznym zastosowaniu. No właśnie, dziś będziemy mówić o tym celu medycznym, czyli tak, chorzy na padaczkę, chorzy na stwardnienie rozsiane, nowotwór mózgu na przykład, tak, te paskudne glejaki, i tak dalej, i tak dalej. Sporo no i to tak dalej, to jest bardzo istotne, chorobowych. Bo to choroba Parkinsona, Alzheimera, padaczki lekooporne. Bardzo ważne jest działanie CBD wobec padaczek lekoopornych. W związku z tym tych chorób, to spektrum jest szerokie rzeczywiście, tych chorób, w przypadku których i jeden, i drugi mogłyby mieć zastosowanie kanabinoidy, o których już mówiłyśmy. Natomiast istotny jest ten aspekt społeczny tego wszystkiego, czyli ta dyskusja, która jest przesycona stereotypami, bardzo często niedopowiedzeniami, używaniem hasła marihuana bez tego tła, które zawiera argumenty. Argumenty medyczne, dla których należałoby używać tych substancji. To ja zacytuję tutaj, marihuana jest środkiem niebezpiecznym i nie może być udostępniana na zasadach takich jak witamina C. Nie może być tak, bo będziemy zbierać dramatyczne żniwo. To jest środek, który jest narkotykiem, który uzależnia, który jest niebezpieczny, powiedział we wrześniu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. I miał rację. I oczywiście miał rację, bo jest to lek z grupy psychostymulatorów, a więc ma działanie narkotyczne, ma swoje receptory, właśnie podobne do receptorów opioidowych, z którymi łączy się morfina, która też jest lekiem narkotycznym. Znaczy jest narkotykiem, ale ma zastosowanie medyczne w leczeniu bólu. I tu jest taka analogia. Czyli myślę, a Jerzy, może jeszcze ja skończę, że myślę, że tutaj bardzo ważne by było znaleźć taką równowagę pomiędzy tym niepokojem, który wynika z zagrożenia społecznego stosowania marihuany, a korzyściami, które spotykają pojedyncze osoby, ale mają przełożenie na poprawę jakości większej grupy społecznej, a więc rodzin tych ludzi, opiekunów. I tutaj trzeba znaleźć taką równowagę, która by spowodowała, że legislacja będzie tak zrobiona, żeby nie zwiększyć zagrożenia społecznego, natomiast poprawić jakość życia tych grup społecznych, które się kręcą, że tak powiem, wokół osób chorych na nowotwory i inne choroby, gdzie to zastosowanie marihuany się sprawdza. Ja się odniosę do słów pana ministra i powiem, że tak, jako terapeuta z 30-letnim stażem absolutnie potwierdzam, marihuana jest groźna, jeżeli się jej nadużywa, jak wszystkie rośliny zawierające składniki psychoaktywne. A skąd wiem, że te leki nie będą natomiast, nadużywane? Niekoniecznie, ponieważ CBD nie ma działania stymulującego, psychostymulującego. Natomiast ja o czym innym. Generalnie rzecz biorąc, palenie tak zwane rekreacyjne jest bardzo dobrym początkiem do tego, żeby zacząć swoją niestety, w cudzysłowie, przygodę z narkotykami. Wczesna inicjacja narkotykowa, a jak się temu przyglądamy, ta inicjacja przypada mniej więcej na 13-14 rok życia, spadła ta średnia wieku osób, które inicjują swoją przygodę, w cudzysłowie, z narkotykami. Często jest to dramat, nie przygoda. I im wcześniej sięga się po marihuanę, czy inne substancje psychoaktywne, ale skoncentrujmy się na marihuanie, tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia różnych zaburzeń psychicznych. Wśród nich największym, nad którym rzeczywiście świat się pochyla, świat medyczny, świat psychiatrii, jest schizofrenia, która jest często skojarzona z wczesnym używaniem marihuany, intensywnym paleniem marihuany, tak? Pierwsze momenty zmian w sposobie bycia, funkcjonowania, to na pewno zespół amotywacyjny, potem anhedonia, czyli takie stany, które powodują, że nic mi się nie chce, potem już nie umiem bez stymulowania się przeżywać stanów poczucia szczęścia, spełnienia, zadowolenia. Natomiast to, co istotne, ja prowadzę ośrodek dla osób z podwójną diagnozą i celowo to podkreślam, ponieważ moi pacjenci podwójną diagnozą, co to znaczy? Podwójna diagnoza to znaczy, że jest zdiagnozowane uzależnienie od substancji psychoaktywnych, tak, i zaburzenie psychiczne bądź choroba psychiczna. Moi pacjenci to osoby pomiędzy 18 a 24 rokiem życia. I to są osoby,
ze zdiagnozowanymi chorobami psychicznymi. I o ile wyprowadzimy je wspólnie, pracując terapeutycznie z uzależnienia, o tyle muszą się nauczyć na przykład żyć ze schizofrenią, która zostaje na życie. I to jest decyzja, czy ja tak chcę, czy ja chcę żyć z chorobą psychiczną. Może pytanie brzmi, dlatego... czy tak zwani przyszli potencjalni pacjenci, którzy będą korzystać z tak zwanej, ciągle mówimy, tak, marihuany leczniczej, będą potem pacjentami w takich poradniach, w takich ośrodkach. Nie, no, nie, to trzeba by rozdzielić. To trzeba by rozdzielić. Powiedzmy, wyjaśnijmy to. To trzeba by rozdzielić, ponieważ używanie rekreacyjne to jest używanie w dużo większych ilościach i dużo, że tak powiem, bardziej intensywnie. Czyli tutaj pali się dużo częściej. Wzrasta poziom tolerancji organizmu na określony środek. I żeby uzyskać ten sam stan, no trzeba, że tak powiem, przyjmować więcej substancji psychoaktywnej. Aż się osiągnie ten efekt sufitowania. Efekt oczekiwany, tak. Przy okazji palenie rekreacyjne jest paleniem dla osiągnięcia określonego stanu. W tej chwili w wielu krajach świata, między innymi w Izraelu, trwa praca nad uzyskaniem szczepu marihuany wolnej od THC, bądź z bardzo niskim poziomem THC, który jest odpowiedzialny za stany psychiczne, które łączą się z używaniem rekreacyjnym. Czyli medyczna marihuana to jest błędne określenie? Ja myślę, że tak. I tutaj jak słucham pani Jagody, to trochę cieszę się, że jest bardzo dużo odmian, bardzo dużo odmian marihuany. I muszę powiedzieć, że na potwierdzenie tego, że nie ma marihuany leczniczej, powiem to, że w każdym jej zastosowaniu oczekujemy innego jej składu. I na przykład jeżeli chodzi o padaczkę, czy też stany wzmożonej spastyczności, wtedy rzeczywiście szukamy takich preparatów, gdzie THC jest na niskim poziomie. Ale jeżeli leczymy chorych z bólem przewlekłym, z neuralgią nerwu trójdzielnego albo innymi bardzo dolegliwymi bólami, które towarzyszą chorym przez wiele lat, nie pozwalają im spać, pracować, myśleć, rozmnażać się nawet, to wtedy, jak ten składnik THC jest w preparacie, to ten ból kontroluje się lepiej. Pani doktor, pani by poleciła stosowanie tak zwanych, no nie wiem, ograniczonych ilościach marihuany swoim pacjentom, tym, którzy cierpią? Ja swoim pacjentom tak. Ja jestem lekarzem anestezjologiem i myślę, że nie jestem naiwną osobą, jeżeli chodzi o znajomość tej rzeczy, bo w znieczuleniu, będąc anestezjologiem, bardzo często się posługuję lekami, które noszą nazwę narkotyków. Czy są substancjami psychoaktywnymi? Są substancjami psychoaktywnymi, narkotycznymi, krótko mówiąc. Natomiast w swojej drugiej jakby pracy, kiedy zajmuję się chorymi w takiej schyłkowej fazie chorób nowotworowych, a więc w hospicjum domowym, kiedy mam do czynienia z chorymi bardzo cierpiącymi, którzy są w stanie rozwinąć około 30 objawów uciążliwych w przebiegu tejże choroby nowotworowej, że wymienię tylko kilka, więc ból przewlekły, wymioty, nudności, duszność, zmiana nastroju, obniżenie nastroju, to żeby poprawić jakość życia, wolałabym zastosować jeden preparat. I wtedy marihuana zastosowana medycznie przynosi dobre efekty. Kto musi stać na straży, żeby ta marihuana była stosowana medycznie, tak? Dobra legislacja. Tak? Żeby nie wejść w uzależnienie. Jak najbardziej dobra legislacja. Ja myślę, że taką podstawową tezą tej dyskusji powinno być stwierdzenie, oddzielmy legalizację marihuany od stosowania leków z substancjami zawartymi w marihuanie do celów medycznych, bo wcale nie potrzebujemy legalizacji marihuany jako takiej do tego, żeby uzyskać prawo do stosowania substancji zawartych w marihuanie do stosowania ich medycznie. Tak, i uwolnić biedne rodziny. Czyli rozdzielić te dwa wątki. Oczywiście, że tak. Dla naszego bezpieczeństwa. Jeszcze jedno, to jest bardzo ryzykowne, ponieważ wpuszczamy cały nurt ludzi, którzy
pod płaszczykiem leczenia i używania medycznie marihuany chcą przepchnąć zupełnie inne mają powody, dla których bramę, prawda? I w kierunku. I ta furtka dlatego, potem się nie zamknie tak szybko. Mi zależy i żeby na tym, żeby to rozdzielać. Żebyśmy się po prostu przy tej legislacji nie stoczyli, żebyśmy nie spadli z równi pochyłej i żebyśmy się nie obudzili po prostu w kraju, gdzie marihuana będzie bardziej powszechna niż tytoń i alkohol, bo już i z tym mamy kłopoty. Tak? Przypomnijmy, że właśnie w tym tygodniu Sejm rozpocznie pracę nad ustawą o leczniczej marihuanie. W czwartek około godziny 18 na posiedzeniu Komisji Zdrowia odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii autorstwa Kukiz15 i następnie projekt trafi najprawdopodobniej do podkomisji. Mm-hmm. Bardzo ciekawie, bardzo się cieszę. Byłabym naprawdę zbudowana, gdyby osoby, które bezpośrednio na pierwszej linii frontu działają w tym obszarze, czyli na przykład ja bardzo bym chciała uczestniczyć w takim spotkaniu, ponieważ z praktycznego punktu widzenia dużo możemy wnieść do takiej dyskusji, tak żeby rzeczywiście te rozwiązania prawne były adekwatne i do dynamiki sceny narkotykowej i do tego, jakie generuje problemy i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy jestem członkiem Komisji Zdrowia, może za sprawą pani poseł. Więc daję pani Jagodo promesę ze swojej dzięki strony, serdeczne. Natomiast będę działać dalej, żeby ta promesa się spełniła. Dziękuję bardzo. To dla nas by było bardzo, powiem tak, utylitarnie wygodne, gdyby takie osoby brały udział w tych dyskusjach i myślę, że to pozwoliłoby nam tę legislację przeprowadzić w taki sposób, żeby ta marihuana medyczna, marihuana mogła być zastosowana w medycynie bez przełożenia na zagrożenie społeczne. Dokładnie. W postaci, o to nam chodzi. W postaci się, nadmiernego zużycia. Chodzi, żeby oddzielić, prawda, te terminy dwa. Tak. Nie tak, chodzi o to, żebyśmy wchodzili w uzależnienia. Tak, nie ma marihuany medycznej, jest zastosowanie medyczne marihuany. Zróbcie prezent chorym i zalegalizujcie medyczną marihuanę. Tak apelował 9 października przed Sejmem chory na nowotwór Tomasz Kalita, były rzecznik Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Domagał się, aby jak najszybciej uchwalić ustawę w tej sprawie. Mm-hmm. No zgoda, no ja rozumiem, absolutnie rozumiem osoby, zwłaszcza te, które cierpią, te, które są w fazie czynnej chorób i substancje zawarte w marihuanie mogłyby w jakikolwiek sposób poprawić ich jakość życia. Absolutnie zgadzam się z tym, że jest to w naszym interesie, żeby szybko i zdroworozsądkowo rozwiązać ten problem. Natomiast zdroworozsądkowo, bo to słowo nie znaczy otwarta furtka na leśnie, tak? I starzenie się z równi pochyłej. Ja jeszcze przypomnę, że tak, w Stanach Zjednoczonych marihuana stała się bardzo popularna wśród chorych na stwardnienie rozsianych w połowie lat 90. Mhm. I wielu z nich spotkało się z oskarżeniami jednak o nielegalne posiadanie narkotyków. Jednak sądy na ogół uniewinniały te osoby, tak? Biorąc pod uwagę argumenty zdroworozsądkowe. Tak. Ponieważ rzeczywiście, no, jeżeli człowiek, który używa marihuany, w której zawarte są, z uporem maniaka będę to podkreślać, trzeba to podkreślać, substancje poprawiające jego jakość życia, potrafi przeprowadzić dowód potwierdzający to, że dla celów medycznych stosuje te preparaty, no to ja nie mam wątpliwości, że jak najbardziej taki oportunizm sądu, przychylenie się do jego argumentów jest ludzkie potraktowanie, prawda? Jak najbardziej. No, z reguły zasada oportunizmu, czyli interpretowania argumentów, które podaje strona oskarżana na jej korzyść, tak? Czyli dawanie jej, że tak powiem, wiary. No, myślę sobie, że tutaj spokojnie można zastosować cały dowód medyczny, jeśli się ma argumenty pod tytułem historia choroby. Ciekawe, i tak dalej. Czy pan minister zdrowia zgodziłby się właśnie z tymi opiniami? Zobaczymy. Mam wrażenie, że pan minister jest osobą, która naprawdę zdroworozsądkowo do sprawy podchodzi. Myślę, że możemy tutaj zachować optymizm. Ja też myślę, że nie jest zamknięty na argumenty. Wierzę, serdecznie dziękuję za spotkanie. Naszymi gośćmi były pani Alicja Kaczarowska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, członkini Komisji Zdrowia, także pani Jagoda Władoń, terapeutka uzależnień Monar. Dziękuję serdecznie dziękuję panią. Bardzo. To był temat dnia. Do zobaczenia.